Locusta migratoria, czyli szarańcza wędrowna. Dorosła forma Imago dożywa do 3 miesięcy i dorasta do 9 cm. Optymalna temperatura w naszych hodowlach to 26-34 do 34 stopni Celsjusza. Wyglądem przypomina naszego konika polnego. Ubarwienie brązowe z czarnymi łatkami lub zielone z czarnymi łatkami. Samce zdecydowanie mniejsze od samic. Występowanie: Europa południowa, wschodnia, Azja oraz Afryka. Biotop pola. Pola uprawne, sawanny bądź też stepy. Aktywna głównie w dzień. Duże występowanie kanibalizmu związanego z brakiem odpowiedniego żywienia w przypadku naszej hodowli. Żywienie: trawa, siano, kapusta, płatki owsiane lub tręby, jakieś zboża, karma dla kota, psa oraz karma dla rybek. Szarancza jest dużym, potężnym i masywnym owadem. Nie jest tak szybka jak świerszcz kubański albo karaczan turecki. Co niewątpliwie w przypadku lenistwa naszego pupila, który nie chce się za bardzo uganiać za swoją ofiarą, jest dosyć sporym plusem. Szarańcza była ósmą z 10 plag egipskich. Jeden osobnik zjada około 2-3 gram samego jedzenia, czyli tyle, ile tak naprawdę sam waży. Szarańcze w rojach, które dawniej atakowały różnego rodzaju kontynenty. Doczekały się jej również ataku na Polskę, gdzie u nas w jednej z miejscowości znajduje się pomnik wygranej walki nad Szarańczą. A chodzi tutaj o miasto Zwierzyniec. Rój, taki, który atakował, miał około do 4 miliardów osobników. To sobie wyobraźcie, to jeżeli każdy zjada około 2 gram, to ile tak naprawdę były w stanie zjeść? Dosyć sporo, prawda? Szarańcza generalnie poruszała się również zgodnie z wiatrem i w ciągu takiego jednego dnia była w stanie pokonać około do nawet 200 km. W krajach azjatyckich szarańcza jest dosyć popularna, jeżeli chodzi o jedzenie. Zazwyczaj je się tułów, odrzuca się głowę. To jest po prostu niesmaczne. Także to tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o odcinek, właśnie z szarańczy. Także dajcie znać, co sądzicie o szarańczy. Udostępnijcie koniecznie filmik, zostawcie łapkę w górę, zostawcie również jakiś komentarz po sobie. I widzimy się, słuchajcie, w następnych odcinkach ze zwierząt karbowych. Także ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i pozdrawiam.